Witaj. Zapraszam Cię na kolejną relację z doświadczenia bliskiego śmierci. Filmy z tej serii mają wnieść w nasze życie nadzieję, wiarę i pewność, że jesteśmy czymś więcej niż tylko fizycznym ciałem. Ograniczyć strach przed śmiercią i potwierdzić, że nasze życie po śmierci ciała fizycznego naprawdę istnieje, naprawdę trwa dalej. Posłuchajmy relacji Debory, która w wyniku pęknięcia tętniaka aorty doświadczyła śmierci klinicznej i była po drugiej stronie. Spotkała tam swoją zmarłą mamę oraz widziała wzniesione istoty duchowe, które jako uzdrowiciele pomagały chirurgom podczas operacji ratującej jej życie. Zaczynamy. W piątek, 4 listopada 2011 roku wróciłam do pracy, nadal nie czując się dobrze. Poprzednie dwa dni wzięłam wolne z powodu, jak myślałam, silnego wzdęcia żołądka. W ciągu tygodnia zjadłam zdecydowanie za dużo tortu urodzinowego mojej wnuczki. Myślałam, że to musi być przyczyną złego samopoczucia. Około 15:00 kilku pracowników biurowych powiedziało mi, że nie wyglądam dobrze i może powinnam wrócić do domu. Kiedy jechałam 6 mil do domu, dolna część pleców coraz bardziej bolała. Modliłam się, żeby bezpiecznie dojechać do domu, żebym mogła się położyć. Kiedy wróciłam do domu, ze zdziwieniem zobaczyłam, że była tam moja córka Emi, co było niezwykłe. Zapytała mnie, dlaczego jestem w domu, a ja kazałam jej szybko zadzwonić pod numer alarmowy, następnie upadłam na kolana. Jak mi później powiedziano, sanitariusze zabrali mnie z sypialni do karetki. Krzyczałam o leki przeciwbólowe. Powiedzieli, że nie mogą mi nic dać, dopóki nie zostanę zdiagnozowana. Ból był tak potworny, około 15:45, że nie mogłam go znieść. Wchodziłam i wychodziłam ze świadomości. Słyszałam, jak mówili o moim szybkim spadku ciśnienia krwi i bardzo niskim tętnie. Udało mi się im powiedzieć, żeby robili swoje i jechali szybciej, bo na jakiś czas odpływam. Zgodzili się z tym, co powiedziałam. Następną rzeczą, jaką pamiętam, jest izba przyjęć na oddziale ratunkowym. Byłam w pojedynczym pomieszczeniu ze szklanymi drzwiami. Byłam podłączona do urządzeń, ale z trudem wstałam z łóżka, bo musiałam skorzystać z toalety. Wciąż ból był niesamowity. Naprzeciwko mojego pokoju, na cementowej ławce, siedziała starsza pani, taka, jaką można zobaczyć w parku lub na cmentarzu. Po prostu się na mnie gapiła. Usta miała zamknięte, ale nigdy nie zapomnę jej oczu. Krzyczałam na nią, żeby mi pomogła. Nie poruszyła się, po prostu nadal patrzyła na mnie tymi oczami. Nadal krzyczałam na nią, żeby wezwała lekarza, a ona ani drgnęła. Następnie powoli wstała i odeszła. Po czasie, który wydawał się godzinami, ból ustał i znów znalazłam się w karetce. Kiedy się obudziłam, lekarz krzyczał mi w twarz. Powiedział, że jadę do innego szpitala, ponieważ nie mają zespołu, którego potrzebują. Powiedziałam mu, że nie musi krzyczeć, nie byłam głucha. Wyjaśnił, że pękł tętniak aorty brzusznej. Poprosiłam go, żeby to zapisał, bo nigdy bym tego nie zapamiętała. Potem zauważyłam, że rozmawiał przez moją komórkę, rozmawiał z moim synem Adamem. Powiedziałam mu, żeby nie straszył moich dzieci, żeby powiedział mu, że wyjeżdżam na jakiś czas i poprosiłam go o schowanie telefonu komórkowego do mojej kieszeni. Potem ambulans wypełnił się pielęgniarkami i lekarzami z sali operacyjnej, którzy przygotowywali mnie na to, co miało nadejść. Kilka miesięcy później córka powiedziała mi, że kiedy technik w pierwszym szpitalu zrobił USG i wykrył tętniaka, podał mi morfinę na ból. Zapytałam ją, skąd to wie, a ona odpowiedziała: Grace, moja wnuczka, i ja byłyśmy z tobą przez cały czas. Nie miałam pojęcia, że pojechały za karetką. Powiedziałam: okej, musiałaś widzieć starszą panią siedzącą na cementowej ławce. Roześmiała się i zapytała, o czym mówię, tylko pielęgniarki biegały jak szalone. Nie mają przecież cementowych ławek na izbie przyjęć. W tym momencie zdałam sobie sprawę, że to był anioł wysłany, aby pomóc mi przetrwać ból. Wciąż widzę jej twarz z zamkniętymi ustami i oczy wwiercające się we mnie bez słowa.
Nie przypominam sobie, żebym przyjechała do szpitala, spotkała się z jakimikolwiek lekarzami lub została przywieziona na salę operacyjną. Wiem tylko, że przez chwilę unosiłam się w górę, a potem prosto do przodu i było na co popatrzeć. Było mi bardzo ciepło i wygodnie. Poczułam czystą miłość i radość bycia tam. Ścieżka, którą płynęłam, miała wspaniałe kolumny o falistych, delikatnych, pastelowych kolorach. Kolumny zaczynające się znacznie niżej i kończące wyżej niż mogłam zobaczyć. Wokół mnie rozbrzmiewała elementarna muzyka. Muzyka wibracji koloru. Poczułam się, jakbym szła ku słońcu, choć nie było blasku, a temperatura była idealna. Uświadomiłam sobie, że jestem w niebie. 30 lat przed tym przeżyciem bliskim śmierci doświadczyłam czegoś po urodzeniu mojej córki. Uniosłam się w górę białym tunelem. Na górze przywitała mnie moja prababcia. Ubrana była w domową sukienkę i zwykły fartuch. Uściskała mnie, pocałowała i powiedziała, że muszę wracać. To nie był mój czas. Powiedziałam jej, że wszystko w porządku i że chcę zostać. Zapytałam ją nawet o jeden dobry powód, dla którego muszę wrócić. Przypomniała mi o córeczce, którą właśnie urodziłam i powiedziała, że wszystko będzie dobrze i że wkrótce się zobaczymy. Była katalizatorem mojego pragnienia stania się medium i nadal jest. Wracając do aktualnego doświadczenia, po przejściu przez kolumny dotarłam do ogromnego otworu. Poczucie komfortu, ciepła i miłości, którego doświadczałam, było większe niż kiedykolwiek sobie wyobrażałam. I wtedy wiedziałam, że nie chcę ani nie muszę wracać. Przy tym otworze delikatnie zostałam skierowana w lewo w stronę wejścia do najwspanialszej budowli typu katedralnego. Unosiłam się wysoko nad tym, czym mogła być podłoga wewnątrz ogromnej budowli przypominającej katedrę. Przez chwilę zastanawiałam się, gdzie są wszyscy moi zmarli bliscy. Z pewnością ktoś powinien mnie przywitać. W tym momencie dotarłam do bramy z łukowym sklepieniem, misternie ozdobionej najpiękniejszymi kolorami. W zasadzie widziałam, jak sklepienie oddychało. Kiedy wpłynęłam do ogromnego holu, zobaczyłam moją matkę pode mną, po lewej stronie, siedzącą na brzegu kanapy, ubraną w zwiewną spódnicę w kolorze złamanej bieli i falującą bluzkę. Nie było to w jej stylu. Byłam bardzo szczęśliwa, że ją zobaczyłam. Podpłynęłam blisko niej i zapytałam, na co się patrzy. Powoli odwróciła głowę w stronę kolejnego ogromnego holu, który był delikatnie świecący na biało. Mogłam dogłębnie poczuć jej smutek i wyrzuty sumienia. Powoli popłynęłam w stronę następnego pomieszczenia i od razu zrozumiałam, dlaczego była taka smutna. Powstrzymano mnie przed pójściem dalej, ale wyraźnie widziałam siebie leżącą na stole w otoczeniu 7 lekarzy. Byłam operowana. Jedyną częścią mnie, którą można było zobaczyć, były zamknięte oczy, trochę grzywki i gorączkowo naprawiane serce. Powiedziałam mamie, żeby ich powstrzymała, ponieważ byłoby dla mnie okej, abym została z nią tam, gdzie byłam. Powiedziała, nie ruszając ustami, że to nie jest nasza decyzja. Z adoracją mama kazała mi jeszcze raz przyjrzeć się bliżej. Wtedy właśnie zobaczyłam 4 w niebo wstąpionych uzdrowicieli, pracujących bardzo blisko z lekarzami. U szczytu stołu operacyjnego był mój główny chirurg. Po obu stronach stołu siedziało pozostałych 6 lekarzy. 2 uzdrowicieli siedziało za 3 lekarzami po lewej stronie, a 2 stało za lekarzami po prawej stronie stołu. Uzdrowiciele pochodzili z dawnych epok. Falujące kolory ich strojów to głęboki fiolet i zieleń. Ich nakrycia głowy przypominały wysoką papieską mitrę w kształcie zaokrąglonego trójkąta. Te mitry były koloru bardzo głębokiej czerwieni i złota. Uzdrowiciele pochodzili z różnych części starożytnego świata. Byli tam, aby pomóc lekarzom utrzymać mnie przy życiu. Próbowałam wejść do tej sali i powiedzieć im, żeby przestali, ale zostałam zmuszona do zatrzymania się przez bardzo potężną, kochającą energię. Popłynęłam z powrotem, żeby być bliżej matki. Powiedziałam jej, że rozumiem jej smutek. Zrozumiałam, że nie może mnie tam zatrzymać i dała mi do zrozumienia, że wszystko będzie dobrze. Więc siedziałyśmy razem bardzo długo.
Ogarnął mnie smutek i żal, że muszę wrócić. Wiedziałam jednak, że z tymi siłami duchowymi nie należy się kłócić. Głęboki smutek emanujący od mojej matki, która była ze mną, był niesamowity, ale wiem, że była smutna, ponieważ wiedziała, że muszę wrócić i przejść przez trudny okres długiej rekonwalescencji. Wyglądała pięknie, komunikacja odbywała się myślami. W miarę postępu operacji czułam, że lekarze zaczynają się odprężać. Rozmawiali między sobą i klepali się po plecach. Moja matka zniknęła. Kiedy weszłam do mojej ziemskiej świadomości, poczułam się bardzo zmęczona i samotna. Kiedy obudziłam się jakieś 12 godzin później, moja pielęgniarka przywitała mnie z powrotem. Krótko wyjaśniła mój stan. Zapytałam, ile czasu straciłam, a ona powiedziała, żebym o tym zapomniała, bo już nigdy nie będę w stanie poskładać wszystkiego w całość. Nie znała mnie zbyt dobrze. Mój powrót do zdrowia był długi i żmudny i nie przebiegał bez negatywnych objawów. Dowiedziałam się, że mam tylko jedną pracującą nerkę. Na prawe oko widziałam tylko głęboki fiolet. Mój układ trawienny musiał się uczyć od nowa, ponieważ mogłam jeść tylko określone pokarmy. Nie mogłam być w stanie czuwania dłużej niż 4 godziny naraz. Emocjonalnie byłam w rozsypce. Byłam zła, że wróciłam. Mój chirurg powiedział mi, że często to słyszy, gdy ludzie przechodzą trudne operacje. Kiedy 2 tygodnie później wyszłam ze szpitala, opowiedziałam osobno dwójce moich dzieci, co się stało. Byli bardzo szczęśliwi, że ich ukochana babcia była ze mną przez cały czas. Powiedziałam też innym osobom z rodziny i szybko odniosłam wrażenie, że nie do końca mnie słyszą. Muszę pamiętać, żeby ich za to nie winić. Słuchali uważnie, ale miałam wrażenie, że nie słyszą tego, co mówię. Dlatego z biegiem czasu popadłam w depresję, nie byłam już sobą. Nie mogłam już teraz robić rzeczy, które kochałam robić wcześniej. Ponieważ mój szef zdecydował się mnie zwolnić, moje finanse były katastrofą, co pogłębiło chaos, który odczuwałam emocjonalnie. Potem zawarłam umowę, ze złością powiedziałam Bogu, że jeśli chce, żebym była tu na ziemi, to od Niego zależy, czy pokaże mi drogę do wytrwania. To On dał nam wszystkim wolną wolę, ale odebrał mi ją, kiedy byłam w niebie. Byłam duchowo zdezorientowana. Każdego dnia, gdy się budziłam, przypominałam Mu, że musi mi pomóc. Obiecałam, że będę cierpliwa i zrobię, co do mnie należy. Po kilku miesiącach moje sprawy ułożyły się w najbardziej niezwykły sposób, z najmniej prawdopodobnych kierunków, jakie mogłam sobie wyobrazić. Jednak nadal czułam się pozbawiona połączenia. Ponad rok później przyjaciel zasugerował, abym przyjrzała się grupie Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań nad doświadczeniami bliskimi śmierci w Greater Boston. Na pierwszym spotkaniu, w którym uczestniczyłam, naprzeciwko mnie siedział mężczyzna, którego otaczał blask, co było niezaprzeczalne. Po prostu musiałam z nim porozmawiać. Po spotkaniu podeszłam do niego i powiedziałam, że śpiewa moją pieśń. Wyraźnie wiedział, co mam na myśli i potwierdził wszystkie moje pomieszane uczucia. Miał swoje doświadczenie bliskiej śmierci około 15 lat wcześniej i powiedział mi, że muszę jeszcze wiele przejść, zanim znowu poczuję się normalnie. Powiedział po prostu, wybierz życie, już wiesz, dokąd trafisz. Powiedziałam mu, że czuję się, jakbym była jedną nogą tu, na dole, a drugą nogą tam, u góry. Zasugerował, żebym w trudne dni sięgała w górę po kawałek tego, co wiem, że jest rzeczywistością i przynosiła go tutaj na dół. Na zawsze będę wdzięczna jemu i jego bardzo pomocnym słowom mądrości. Od tego czasu mogę cieszyć się swoim życiem i wszystkimi okolicznościami. Teraz czuję, że mogę usiąść i po prostu patrzeć, jak to się odkrywa. Wiem, że na tym świecie nie ma nic ważniejszego niż miłość i że miłość nigdy nie umiera. Dowiedziałam się, że absolutnie nie ma się czym martwić. Teraz naprawdę wierzę, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu, który, jeśli będziemy cierpliwi, ujawni się na naszych oczach. Naprawdę zrozumiałam prawdziwe znaczenie wiary. W przeciwieństwie do nadziei, która zawsze jest obecna, wiara opiera się na wiedzy. Jako medium komunikujące się z duchem przez wiele lat czułam, że moje życie nie zmieni się zbytnio. Jednak patrząc wstecz widzę, że jest tak wiele zmian. Zmian, które wyryły się w moją duszę. Moje życie jest spokojniejsze i bardziej ciche niż przed doświadczeniem.
Łaknę czasów samotności. Modlę się więcej i ze skupieniem. Nie ma kontroli? To naprawdę jest iluzja. Teraz, 2 lata później, prowadzę zupełnie inne życie duchowe. Nadzieja jest zawsze obecna. Opiera się na pragnieniu, ale wiara opiera się na wiedzy. Wybieram wiarę. Podczas doświadczenia słyszałam, jak personel medyczny mówił, że stracili mnie 2-3 razy. Wskaźnik przeżycia pękniętego tętniaka aorty brzusznej jest w najlepszym razie minimalny. W trakcie doświadczenia wydawało się, że rozumiem wszystko, co dotyczyło mnie i innych. Zrozumiałam, że prawdopodobnie sama nabawiłam się tętniaka z powodu stresu. Zrozumiałam też, że muszę wrócić na ziemię. Było to smutne. Jestem spirytystką od wielu lat. Jestem wychowana jako katoliczka. Wierzę w nieskończonego ducha. Bóg jest nieskończonym duchem. Moje zdolności psychiczne ogromnie wzrosły. Muszę też uważać, żeby nie przepalić żarówki. Pieniądze są tu ważne, to prawda, ale pieniądze zawsze pojawiają się w najbardziej zaskakujący sposób. I tak, wszystkie nasze potrzeby mogą zostać zaspokojone przez Boga i Wszechświat. Miałam wrócić, aby dokończyć moją pracę tu, na ziemi. To było dla mnie trochę jak wezwanie do przebudzenia. Nadal nie jestem pewna, czym to dokładnie jest. Życie pozagrobowe zdecydowanie istnieje. Tak, jestem działającą medium lub komunikatorem duchowym i byłam nim przez całe moje życie. Wiedziałam więc, że istnieje życie po zmianie zwanej śmiercią. Nie martw się i nie bój. Na ziemskim planie nigdy nie jesteśmy sami. To, że nie musisz się martwić, ma ogromne znaczenie. Mam teraz większą wiarę, bo wiem, że jestem tam, gdzie powinnam. Codzienne życie wydaje się całkiem nieistotne w porównaniu z tym, co czeka każdego z nas. Chcę tylko, żeby moje dzieci odrobiły tę lekcję. Ci, którzy nie wierzą, nie chcą słuchać i zadawać pytań, zostali wycięci z mojego życia przez Boga lub Wszechświat. Doświadczenie było zdecydowanie prawdziwe. Całkowicie wyzdrowiałam, chociaż moje ciało jest zniekształcone. Każdego dnia, kiedy się budzę, przypominam sobie, że jestem wdzięczna za to doświadczenie i moje życie. Staram się pamiętać, że mogę tam wrócić, kiedy tylko zechcę, chwycić miłość i sprowadzić ją na ziemię kawałek po kawałku. W trakcie mojego doświadczenia byłam w pełni świadoma mojego otoczenia. Szaty i nakrycia głowy uzdrowicieli były w kolorze głębokiego fioletu, zieleni i czerwieni. Takich kolorów u nas nie ma. Uzdrowicieli było 4. Jeden miał bardzo ciemną karnację, jeden miał jasną karnację, a pozostali 2 mieli bardzo śniadą, jasnobrązową karnację. Kiedy rozmawiałam z chirurgiem, potwierdził, że w jego zespole jest 7 lekarzy, 5 mężczyzn i 2 kobiety. Był dość zaskoczony, ale powiedział, że wie, że mają Boga po swojej stronie. Jest uchodźcą z Wietnamu, który przybył do Stanów Zjednoczonych w wieku 4 lat. Na tym kończy się dzisiejsza relacja. Mam nadzieję, że była ciekawa i wniosła wartość. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.